Dzień dobry Państwu, wita kapitan Lisowski. Dziś 28 października 2022, niedawno minęło południe, a moim gościem jest osoba, którą muszę trochę przedstawić. Wiecie, że już był u mnie gościem pan profesor Lubina, Uniwersytet Jagielloński, który obecnie przebywa na Tajwanie i dosyć dużo wie on o wschodzie, polityce wschodniej oraz o Chinach, na temat których się w dużej mierze u mnie wypowiedział. A tu oto widzicie Państwo doktoranta tegoż Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizującego się w polityce chińskiej, pana Adriana Bronę. Przedstawiam, miło mi. Dzień dobry. Polecony, jak powiedziałem, przez profesora Lubinę, dla mnie rekomendacja w zupełności absolutnie topowa, nie ma co dużo ukrywać. I pan Adrian, ja trochę zacznę, a on uzupełni, na tyle mocno siedzi w tematach chińskiej polityki, że nawet jest laureatem ministerialnej nagrody związanej z tego typu pracą, jaką napisał. Proszę o tym coś więcej powiedzieć, zanim pójdziemy dalej. No, to była zwykła praca magisterska, chroniona w 2018 roku, która dostała z jednej strony nagrodę ministra spraw zagranicznych, wtedy ministrem był pan profesor Czaputowicz, ale też dostała nagrodę imienia ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, która jest nadawana przez takie grono profesorskie z Uniwersytetu Warszawskiego. Tam szefem jury był pan profesor Roman Kuźnia, także z dwóch stron nawet nagrodzona. Powiem tak, panie Adrianie, delikatnie podał pan nazwiska, które każdemu zorientowanemu w polskiej nauce, zwłaszcza nauce o polityce, brzmią jak potężny dzwon przed nazwiskiem, więc sorry, ale ja zostałem rozwałkowany tymi nazwiskami, wszystko dla mnie jasne. Nie mogłem lepiej trafić, jeśli chodzi o chińską politykę. I zanim pójdziemy dalej, chciałem prosić wszystkich, żeby, jeżeli się podoba, żeby zalajkowali ten materiał, żeby komentowali, żeby zajrzeli na media społecznościowe pana Adriana. Warto, polecam. Ponadto, żeby dawali rady z reklamami. Zachęcam też do wsparcia mojego kanału, jeżeli się podoba to, co robię. A mam nadzieję, że tacy goście, właśnie jak pan Adrian, stanowią o wysokim merytorycznym poziomie mojego kanału. A teraz do rzeczy. To do rzeczy ad rem, by dotyczyło najważniejszego wydarzenia ostatnich lat, jakie miało miejsce w Chinach, czyli 20. Krajowy Zjazd Komunistycznej Partii Chin i co się tam wydarzyło. Bo można to rozpatrywać w wielu aspektach, ale mnie interesuje tak. Primo, władza i sukcesja władzy. Secundo, skutki, jakie dla, niestety trzeba patrzeć globalnie, dla świata może to wywrzeć. I to, jaka jest realnie w chwili obecnej rola Komunistycznej Partii Chin i czy, jak niektórzy sugerowali, ona odpuściła pewne rzeczy, żeby się tylko toczyło i pieniądze były, czy jednak konsoliduje ona swoją władzę i wpływ na całe to liczące prawie 1,4 mld społeczeństwo i szeroką diasporę w świecie. No to mamy na początek trzy duże pytania. Nie ma lekko, nie ma miękkiej gry. Idąc po kolei, zacznijmy może od tej władzy, od personaliów. Xi Jinping, stojący na czele partii od 10 lat w roli sekretarza generalnego, ale także na czele państwa jako przewodniczący Chin oraz na czele wojska jako przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej, zdominował całkowicie swoimi ludźmi najwyższe organy partyjne, czyli biuro polityczne oraz stały komitet biura politycznego. Już do tego zjazdu, który się odbył ponad tydzień temu, czy mniej więcej tydzień temu, Xi Jinping był uważany za bardzo silnego lidera Chin. Dyskutowano, czy silniejszego, czy nie, od Deng Xiaopinga i coraz częściej porównywano również Xi Jinpinga do Mao Zedonga pod względem jego siły, wpływu na partię, wpływu na całe Chiny. Po tym zjeździe okazało się, że jest jeszcze silniejszy niż nam się wydawało. Jeszcze wiosną tego roku były pewne powiedzmy to jaskółki, które wskazywały, że być może trochę się zmieni sytuacja, że Xi Jinping dostanie kolejne 5 lat rządów, ale nie będzie mógł tylu ludzi swoich prowadzić na szczyty władzy. Natomiast wszystko zostało to obrócone i 7-osobowy skład biura politycznego składa się tylko i wyłącznie z jego sojuszników i protegowanych.
To znaczy, i taką sytuację mamy po raz pierwszy od 80., gdy tak została zdominowane stały komitet przez właściwie jedną osobę jego popleczników. Trzeba tutaj troszeczkę wyjaśnić widzom dokładnie, o co chodzi, bo jest tak. Partia jest partią, potem jest komitet centralny i on chyba liczy coś koło 250 członków, tak? On liczy dokładnie około 200 członków z pełnymi prawami i 170 tak zwanych zastępców członków, którzy też biorą udział. Bez prawa głosu. Bez prawa głosu nad uchwałami, co jest drugorzędne, umówmy się. Tacy toadi, uczący się przy tych bardziej doświadczonych. Z tych 200 wybierane jest jeszcze polityczne. Czyli jeszcze mniejszy organ decyzyjny, gdzie już jest, że tak powiem, dotyka się super władzy w tym kraju. I w ramach tego jeszcze jest tak zwany stały komitet, czyli tych 7 najważniejszych ludzi w państwie, którzy między sobą mają pewne kompetencje partyjnie poprzydzielane, które to kompetencje przekładają się na całokształt życia Chin. Tak jest, dokładnie. I teraz ta 7. W jej skład wchodzi osobiście Xi? Tak, wchodzi osobiście Xi jako pierwszy w hierarchii. Jako drugi wszedł Li Qian. To jest były, można powiedzieć, szef kancelarii Xi Jinpinga. 20 lat temu taką funkcję więcej pełnił. Tutaj nie będę może wchodził dokładnie, jak te stanowiska się nazywały, ale taką rolę pełnił. I będzie prawdopodobnie owy Li Qian przyszłym premierem. Wszedł Zhao Leji, to jest jego druga kadencja w stałym komitecie i to jest bliski współpracownik też, przepraszam, zapomniałem sobie wyciszyć telefon. To jest obecny sojusznik Xi Jinpinga, prawdopodobnie znajomość ich sięga kilku dekad, ich rodzice po prostu byli bliskimi towarzyszami partii. Dalej mamy Wang Kuninga, wywodzącego się z Szanghaju, też bliskiego sojusznika Xi, takiego trochę głównego ideologa państwa, który był lojalny wobec 3 ostatnich sekretarzy generalnych i on stoi za tymi wszystkimi hasłami, które czasami są powtarzane publicznie. Mamy Cai Qi, też od ponad 20 lat współpracownik Xi Jinpinga. Mamy Ding Xuexianga, od 10 lat szef biura osobistego Xi Jinpinga i mamy na koniec Li Xi, kolejny bliski przyjaciel, towarzysz Xi od przynajmniej lat 80. Także to jest grupa bardzo, bardzo blisko związana z Xi Jinpingiem. No, to są na pewno bliscy współpracownicy. Praktycznie rzecz biorąc można chyba powiedzieć, że będzie jednomyślność decyzyjna, bo każdy z nich jest tak dobrze znany Xi i tak dobrze z nim współpracował, że raczej sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Można po prostu wejść i kto jest za, nogi w dół, dziękuję, nie widzę, tak? Innych głosów. Ponadto to, co ważne, była pewna tradycja ujęta częściowo w statucie partii, mówiąca o tym, że jest kryterium wieku dla pewnych rzeczy, 68 lat, oraz jest kryterium 2 kadencji. I to zasadniczo było przez ostatnie 20 lat na pewno respektowane, z tego co pamiętam. I Xi od wiosny zdołał tak mocno skonsolidować swój wpływ na wszystkie aspekty życia, jakie były mu potrzebne, przede wszystkim te partyjne, że dał radę zdominować kompletnie Komitet Centralny, Biuro Polityczne i stały Komitet Biura Politycznego. Władza, jak na Chiny, jednorodnie absolutna. Mhm. Tak, tutaj rzeczywiście w latach 2002-2022 była pewnego rodzaju tradycja. To nie było może wpisane do statutu partii, ale rzeczywiście były przepisy wewnątrzpartyjne, które ograniczały wiek, w którym można zostać wybranym na kolejne stanowiska. On zależał od tego, o jakich stanowiskach mówimy w hierarchii partyjnej, natomiast jeżeli chodzi o tych najważniejszych liderów, członków biura politycznego i członków z tego komitetu, rzeczywiście osoba, która ma 68 lat lub więcej, nie mogła być wybrana do tych gremiów. Jeżeli została wybrana wcześniej, w wieku na przykład 67 lat, to mogła dokończyć 5-letnią kadencję, ale później już rzeczywiście musiała odejść na emeryturę. A tu mamy Xi, który ma 69 i jeszcze innych, szef dyplomacji też jakoś tak. Tak, tak. Tutaj mamy
większość analityków spodziewała się, że rzeczywiście Xi ten bieg przekroczy i że złamie tą regułę dla siebie. Tu by do pewnego stopnia powtórzył zabieg, który zrobił sekretarz generalny Jiang Zemin w latach 90. Wtedy ten bieg emerytalny był po raz pierwszy wprowadzony na wyższym poziomie, na poziomie 70 lat, ale on sobie sam wyjątek taki załatwił, że mógł, mimo że był po 70, nadal rządzić Chinami. I sporo osób się spodziewało, że rzeczywiście Xi Jinping zostanie. Natomiast do pewnego stopnia zaskoczeniem są dwaj pozostali członkowie biura politycznego, którzy mimo przekroczenia tego wieku zostali w biurze. Pierwszym jest, i to może troszkę mniejsze zaskoczenie, to jest Wang Yi. Wang Yi, który był do tej pory ministrem spraw zagranicznych Chin, już od dekady pełni tą funkcję, teraz zostanie przeniesiony prawdopodobnie na stanowisko, które nazywa się dyrektor Biura Komisji do Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego, czyli w teorii partyjna synekura, ale w praktyce będzie ważniejszy od ministra spraw zagranicznych. Dokładnie tak. Drugą osobą, która została, i to było naprawdę duże zdziwienie, bo nie spotkałem się z ani jedną osobą, która by przewidywała taki scenariusz. Drugą osobą, która została, to generał Zhang Youxia, który jest wiceszefem Centralnej Komisji Wojskowej, wiceszefem Sił Zbrojnych, można by powiedzieć, który ma lat 72 aż, czyli jest dosyć wiekową osobą. Tutaj myślę, że zadecydowały dwie rzeczy. Jedna jest taka, że jeżeli zastają turbulencje na arenie międzynarodowej, to warto mieć doświadczonego wojskowego nadal w biurze politycznym, a druga jest taka, że to jest znowu stary druh Xi Jinpinga. Ich ojcowie, ojciec Zhang Youxia i ojciec Xi Jinpinga, razem służyli jeszcze przed powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej w siłach zbrojnych komunistycznych na północnym zachodzie. Zhang był dowódcą, a Xi senior był komisarzem politycznym, także tutaj też mamy kilka dekad znajomości pomiędzy oboma rodami. Tu jeszcze chyba można zwrócić uwagę na region Chin, w którym oni się wszyscy, albo przynajmniej większość z nich poznała i współpracowała, czyli rejon Szanghaju. Znaczy, Szanghaj może tutaj nie jest na tyle kluczowy. Większość protegowanych Xi Jinpinga wywodzi się z prowincji Fujian, która jest trochę bardziej na południe, i z prowincji Zhejiang, która graniczy z Szanghajem. Rzeczywiście to są takie dwa najważniejsze źródła współpracowników Xi. W prowincji Fujian on tam był między 1985 rokiem a 2002, w Zhejiangu kolejne 5 lat. W Szanghaju spędził tak na dobrą sprawę tylko kilka miesięcy, ale kilkoro ważnych współpracowników tam sobie znalazł. Natomiast to, co przy okazji mogę powiedzieć, bo to rzeczywiście są takie trzy zaplecza regionalne, ważne dla Xi Jinpinga, jeszcze może z czwartym, z prowincją Shaanxi, to jest właśnie ten północny zachód, skąd jego rodzina się wywodzi, skąd też ma kilkoro ważnych współpracowników. To, co chciałbym powiedzieć trochę w nawiązaniu do tego, że Xi Jinping zdominował stały komitet i biuro polityczne, to jest to, że mimo iż wszyscy oni należą niejako do frakcji Xi Jinpinga, to możemy się spodziewać, że na pewno z czasem jakieś konflikty między tymi ludźmi wyrosną i już nie będziemy mówili o rywalizacji między Xi Jinpingiem a poprzednimi sekretarzami generalnymi partii i ich frakcjami, a raczej o konfliktach wewnątrz szerokiego zaplecza Xi Jinpinga. Wiesz, to są ludzie z naprawdę różnych bajek i no, nie zawsze ze sobą współpracowali i na pewno nie zawsze się lubili. Jak patrzymy na logikę władzy gdziekolwiek na świecie, bez względu, czy to jest ustrój totalitarny, autorytarny czy demokratyczny, zawsze w tej grupie rządzącej konflikty narastają. Tak, to prawda. Proste eksperymenty socjotechniczne to pokazują. A tu dochodzą jeszcze kwestie takie. Północ, zamieszkujący północ to jest de facto inne plemię niż zamieszkujący południe, to jest raz. Ci, którzy na wybrzeżu mieszkali, to jest też inny typ ludzi niż ci mieszkający w wysokich górach i wśród pustyni. Trzy, kompleks wojskowo-przemysłowy wzmocniony potężnym systemem też chińskich gułagów. To jest też państwo w państwie, które sobie funkcjonuje, i próba naruszenia status quo przez kogoś, kto będzie chciał albo zmniejszyć rolę tego kompleksu, albo też coś równie ciekawego postawić, też spowoduje jakieś tam niesnaski, a historia pokazuje, że takie rzeczy już miały miejsce. Mhm. Tak, no te konflikty między poszczególnymi regionami Chin o zasoby, o wpływy polityczne w Pekinie,
rzeczywiście są jakimś tam czynnikiem napędowym sceny politycznej chińskiej, która no, nie do końca do nas dociera, bo też nie zwracamy na to uwagę aż tak głęboko. Teraz jeden z moich projektów badawczych dotyczy właśnie sytuacji w poszczególnych prowincjach i no, widać, że ci ludzie rywalizują ze sobą, czy to o dotacje rządowe, czy o możliwość załatwienia sobie lepszych stanowisk w centrali. Także no, te konflikty będą się przenosiły teraz prosto do całego Komitetu Biura Politycznego między tymi głównymi za plecami Xi Jinpinga. No to teraz tak. Druga część mojego rozbudowanego pytania. Konsolidacja władzy, jakie mogą być tego skutki? No i to, co ważne, kiedy ja byłem na przykład, nie wiem, w China Export Import Bank, w Exim Banku, zaczęliśmy wizytę tam na spotkaniu od przejścia do, nie wiem, ja bym to nazwał Izbą Pamięci. I tam tłumaczka, która co trzecie słowo, czy trzecie zdanie mówiła "As the great chairman Mao said", zaczęła od przedstawienia nam popiersi pięknie w brązie wykonanych Mao Tse-tunga, jeszcze jednego oraz ojca chińskiej ekonomii, tak to nazywali, czyli Deng Xiaopinga. Nie pamiętam, kto był ten trzeci, ale idąc tropem tego, co powiedzieliśmy a propos tego, jak mocno Xi obecnie konsoliduje władzę w swoim ręku, zakładam, że albo ten środkowy wyskoczy i w jego miejsce wskoczy przewodniczący Xi, albo będzie tam co najmniej czwarte popiersie stało, bo nie da się ukryć, to co robi, wyszło daleko poza ramy tego, co było wcześniej przygotowywane. Mao po prostu stworzył kraj z różnymi pomysłami, z rewolucją kulturalną, która go spustoszyła, z dymarkami do produkcji surówki żelaznej, które się kompletnie nie sprawdziły. A potem przyszedł Deng, który dokonał rzeczywistej przebudowy chińskiej ekonomii i zaczęły Chiny stopniowo być fabryką świata. Więc no, doniosłe rzeczywiście osiągnięcia jego czasów, jego przywództwa, a skutki tego, pozytywne skutki są odczuwalne cały czas. No ale jest to kraj z wielu skrajności, więc teraz ta rozbuchana gospodarka prywatna, jakby się wielu mogło wydawać, osiągnęła bardzo wiele, multimiliarderów wielu, multimilionerów jeszcze więcej, globalny zasięg pewnych firm, widzę pan Ma i jego AliExpress, tak? I wpływ na świat zdecydowanie namacalny dla nas wszystkich. I teraz, jak pan ocenia? W którą stronę może to pójść? Pozostawią tą furtkę swobód? Czy będzie jednak konsolidacja i przypomnienie o przewodniej roli jedynie słusznej partii i przypomnienie o obowiązkach, jakie Chińczycy względem partii i kraju mają? Myślę, że to przypominanie o obowiązkach względem partii i o silnej pozycji partii, jej kluczowej pozycji w całym państwie, to jest pewnego rodzaju leitmotiv ostatnich 10 lat pod rządami Xi Jinpinga. I jeżeli cokolwiek ma nastąpić, to tylko intensyfikacja tego trendu. Tutaj zauważę taką pewną rzecz symboliczną. Zawsze warto sprawdzić, gdzie wybiera się w pierwszą wizytę regionalną stały komitet partii i Xi Jinping tuż po wyborze. 10 lat temu, gdy po raz pierwszy wybrano Xi na sekretarza generalnego partii, najpierw ze stałym komitetem udał się do Muzeum Narodowego, gdzie otworzyli wystawę o wielkim odrodzeniu narodu chińskiego, a później Xi poleciał na południe do miasta Shenzhen, które jest symbolem reform i otwarcia Deng Xiaopinga. Tutaj na marginesie ciekawostka, tego ojciec wnioskował o otwarcie tej strefy, gdy był sekretarzem generalnym w prowincji Guangdong na południu. Także też miał pewnego rodzaju związki rodzinne. Po drugim wyborze, 5 lat temu, na sekretarza generalnego partii, Xi razem z tym komitetem poleciał do Szanghaju, do miejsca, w którym założono Komunistyczną Partię Chin, a przynajmniej był pierwszy zjazd Komunistycznej Partii Chin i tam jakby odnowili przysięgę z pięścią uniesioną w górę, przysięgę wobec partii, wskazując mocno, że wtedy takie hasło popularne, żeby pamiętać o oryginalnej misji i się jej gruntownie trzymać, oryginalnej misji partii, czyli partii, żeby zjednoczyć całe Chiny, które były mocno podzielone, gdy partia była tworzona, i żeby je wzmocnić z
stworzyć z Chin superpotęgę, taką jak była w XIX, XVIII i przez wszystkie wcześniejsze wieki. Natomiast teraz, po zjeździe w tym roku, udał się razem z tym komitetem do Yan'anu. To jest takie mało znane miejsce w północno-zachodnich Chinach, niedaleko rodziny stron Xi Jinpinga. Przez ponad 10 lat, w latach 30-tych, 40-tych była tam baza Komunistycznej Partii Chin. Tam właściwie się zabunkrowali w trakcie wojny domowej z partią nacjonalistyczną oraz w trakcie wojny z Japonią. I tam Mao Zedong swoje pomysły na rządzenie państwem, rządzenie partią stosował i próbował, robił czystki, narzucał swoją myśl Mao Zedonga i to tam właśnie skonsolidował swoją władzę. I podczas tego wyjazdu Xi Jinping podkreślał, że trzeba się uczyć z duchem siódmego zjazdu partii, który się właśnie odbył w Yan'anie w 1945 roku, w ramach którego ówczesny lider partii Mao Zedong został wybrany przewodniczącym partii i wtedy wpisano do statutu partii myśl Mao Zedonga jako przewodnią ideologiczną, ideologiczny fundament partii. I Xi Jinping, nawiązując do tych wydarzeń, daje jednoznaczny sygnał, że ta władza partii zostanie jeszcze skonsolidowana i jego, że tak powiem, trzymanie w garści całej partii też będzie dążył do umocnienia. No ale to trzymanie w garści partii, a raczej wodzów, używając określenia typowo jeździeckiego, no będzie miało wpływ na całe społeczeństwo, całe Chiny. Tak. Ile jest mniej więcej członków partii w Chinach? Aż się boję pomyśleć. Członków partii jest 95 milionów. Także... 95 milionów, czyli jakby na to nie patrzeć, przy zaokrąglając w górę między miliard 300 a miliard 400, prawie 100 milionów, no to wychodzi, kurde, 7-8%? Mniej więcej w ten sposób. Plus wiadomo, jak policzymy jeszcze rodziny, znajomych, kuzynów, no to się robi rzeczywiście potężna siła wpływu. Nawet same składki partyjne, które na bank są egzekwowane absolutnie, jakim są wpływem dla partii chińskiej. Tak, ale też tutaj pamiętajmy, że składki składkami, ale Komunistyczna Partia Chin założyła Chińską Republikę Ludową. To jest jeden z tych niewielu przypadków na świecie, które mamy, gdzie to partia zakłada państwo, a nie rodzi się wewnątrz jakiegoś systemu państwowego. I to jest przekonanie, że państwo należy do partii, więc oczywiście duża część działalności partyjnej jest finansowana w pełni z budżetu państwowego. Także myślę, że składki akurat tutaj nie są największym wpływem partii. No ale to pomyślmy na polskim. 10% z tego, gdyby w Polsce płaciło składki partyjne, to co te partie by miały za pieniądze, którymi mogłyby działać? Ale nie bez powodu zadałem pytanie o to, czy będzie przypominał i pobudzał, albo nawet ostatecznie żądał większej lojalności względem partii i państwa od Chińczyków i chińskich firm przewodniczących Xi. Właśnie to słowo będzie teraz, uważam, żądał, bo skoro skonsolidował władzę, użyje jej do tego, żeby przypomnieć wszystkim, co powinni i sam oczywiście nakreśla, co jest przedmiotem tego, co oni powinni. I ten wyścig ekonomiczny, do jakiego dawno temu Chiny przystąpiły, gdzie są chyba na pewno drugą gospodarką świata, o ile w niektórych aspektach nie przeskoczyły Stanów Zjednoczonych, no bo tu trzeba być realistą, to naprawdę to oznacza, że facet ma wpływ na nas wszystkich, bo chińskie towary docierając do nas muszą uzyskać jakąś tam akceptację przy eksporcie, polityczną akceptację, że jest to realizowane. Ktoś z tych pieniędzy się musi tam w Chinach rozliczyć. To dotyka nas wszystkich, naprawdę. No tak jest, no nie oszukujmy się, bardzo duża ilość przemian społecznych, która się działa na świecie bez względu na region, była w dużej mierze, czy może nie w dużej, ale w pewnym części wypadkową procesów, które zachodziły w Chinach. No jeżeli państwo, które ma mniej więcej niecałe 20% ludności, tak dynamicznie się zmienia i najpierw wychodzi z biedy, a potem staje się fabryką świata, no to rzuca się na sytuację w innych regionach świata. No tutaj klasyczny, najbardziej powtarzany przykład to jest wzrost
znaczenia, czy rocznica kariery politycznej Donalda Trumpa i trumpizmu jako takiego w Stanach Zjednoczonych, który miałby być wynikiem nawet nie tyle rosnącej potęgi Chin, ale tego, że Chińczycy w narracji trumpistów pozabierali miejsce pracy w Ameryce. Nie? Tego typu ruchy bardzo silnie widoczne w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych regionach świata, również wśród sąsiadów Chin, którzy coraz bardziej się obawiają wzrostu chińskiego i coraz bardziej agresywnej polityki chińskiej na arenie międzynarodowej, no, powodują, że trzeba obserwować, co się dzieje w Chinach. I tu pod tym względem nie będę optymistą, bo raczej będzie więcej tego, co widzieliśmy do tej pory, czyli więcej nacisku na nacjonalizm chiński, więcej nacisku na to, że rzeczywiście firmy, zwłaszcza te duże, mają służyć partii, służyć państwu i realizować politykę partii i państwa poza granicami kraju. Na ile ja się orientuję, to wchodzenie wielu firm na giełdę było okupione tym, że musieli na przykład pakiet 10% swoich akcji przeznaczyć dla Social Security Fund, czyli państwowej instytucji inwestycyjnej, bezpiecznych inwestycji, żeby było jasne. I w ten sposób generalnie każdy już jest w jakiś sposób powiązany z systemem państwowym. Każda prywatna firma wchodząca na giełdę. A żeby uzyskać jeszcze zgodę na kwestie eksportowe, to musisz współpracować z jednym z 7 funduszy lub też banków wskazanych przez państwo, czyli przez partię, żebyś mógł to realizować. To, tu nie ma żadnego przypadku w tym wszystkim. To jest w pełni kontrolowane i no, każdy chiński przedsiębiorca dużo jest w stanie dać za to, żeby znajdował się zawsze po tej pozytywnej stronie listy tych, którzy mogą cokolwiek robić. No, ja osobiście nie jestem w stanie powiedzieć, czy każdy przedsiębiorca rzeczywiście jest dotknięty takimi działaniami, natomiast trzeba sobie powiedzieć wprost, że i to sami Chińczycy przyznają, że Chiny są niesamowicie skorumpowanym państwem i ta korupcja wychodzi w dwóch obszarach. Pierwszy to jest coś, co nazwałbym bardziej formalną korupcją, tym, że trzeba rzeczywiście kupić organy państwowe, żeby móc zrobić karierę. I tutaj mówimy o takich rzeczach, jak na przykład wykupywanie przez fundusz inwestycyjny państwowe części udziałów, czy wspólne inwestowanie między spółkami prywatnymi a państwowymi. A z drugiej strony jest oczywiście taka czysta korupcja, już po prostu smarowanie pieniędzmi, przekazywanie części udziałów w firmach wysoko postawionym działaczom partyjnym czy urzędnikom. Tego typu mechanizmy, wiadomo, są trudne do uchwycenia z zewnątrz i coś takiego jak na przykład dziennikarstwo śledcze nie funkcjonuje w Chinach, więc my tego nie widzimy w sposób bardziej, że tak powiem, bardziej obiektywny czy bardziej ustrukturyzowany. Natomiast no, można od czasu do czasu przeczytać różnego rodzaju pamiętniki osób, które brały udział w tym systemie, a później na przykład zostały uchodźcami politycznymi. I jedną z takich książek, które bym polecił tutaj naszym widzom, jest Czerwona Ruletka, napisana przez Desmonda Shuna, książka, która w tym albo w tamtym roku wyszła po angielsku w Hongkongu, natomiast w tym roku ma wyjść albo nawet już wyszła w języku polskim, także można sobie to sprawdzić. I to jest pamiętnik napisany przez osobę, która była tak zwaną białą rękawiczką, czyli po prostu brała udział w biznesach wysokiej rangi postawionych działaczy partyjnych, w tym żony byłego premiera Wen Jiabao, gdzie naprawdę duże pieniądze szły w obieg. To mogę trochę zaspoilerować naszym widzom. I ta książka pokazuje pewne mechanizmy. Oczywiście musimy ją brać trochę przez takie szkiełko, że on tam nie pisze do końca obiektywnie, bo pisze o swoich niecnych dealach też, ale pewne mechanizmy można z tego rzeczywiście wychwycić, jak to wygląda. Także jeżeli kogoś interesuje czytanie o wielomiliardowej korupcji w Chinach, to rzeczywiście tę książkę polecam. No, można też znaleźć takie smaczki w innych miejscach, bo jeśli wziąć pod uwagę dziwne inwestycje nacechowane oczywiście celami politycznymi w Sri Lance, na wybrzeżu Afryki, gdzie, że tak powiem, faktorie handlowe pozakładali w wielu miejscach Chińczycy, ta ich dyplomacja kolejowa i dłużna, gdzie potem za te długi mocno bardzo potrafią przejmować to, co ich naprawdę interesowało.
Sri Lanka jest dobrym przykładem, gdzie tak naprawdę oddali najważniejszy port i lotnisko do dyspozycji. I chociażby przykład Wenezueli, gdzie biorą w tej chwili w ramach spłaty przy bardzo ciekawym, uregulowanym, że tak powiem, kursie połowę całego wydobycia wenezuelskiej ropy do siebie, a jak to ktoś określił, przechadzając się mój znajomy wśród pracowników tego wszystkiego, ci pracownicy chińscy w tym sektorze naftowym wszyscy wyglądają tak, jakby na pierwszy gwizdek zamieniali kaski na hełmy i wrzucali na siebie kamizelki kuloodporne i brali kałacha do łapy. Pilnują dobrze swoich interesów. Słynne są też dosyć tematy związane z działalnością chińskich firm w rejonie Konga, gdzie wydobywa się bardzo dużo metali ziem rzadkich i cała produkcja tego powinna być kontrolowana przez agendę ONZ-u w tym celu powołaną, która sprawdza między innymi, czy nie dochodziło do wykorzystywania w pracy dzieci i tak dalej, i tak dalej. No to chińskie firmy potrafiły bardzo dobrze kraść wszystko, co się tam dało, w każdy możliwy sposób. Już korumpowanie tamtejszych urzędników, to już nawet nie wspominam, to taki folklor po prostu. Ale omijać sankcje i regulacje ONZ-owskie w tym zakresie, gdzie, przypomnę, sami są największym na świecie producentem metali ziem rzadkich, no ale po cóż kto inny miałby z tego wszystkiego korzystać. I ta dyplomacja jest no oczywiście wspierana w tym momencie przez coraz silniejsze służby chińskie, te zarówno spod znaku bardziej MSW, jak i Ministerstwa Obrony. Mhm. Tak, tutaj może zacząć od końca. Coraz więcej osób podnosi problem, że udział służb, czy zachowanie służb chińskich za granicą jest coraz bardziej agresywne z roku na rok. Ja osobiście aż tak głęboko w tej tematyce nie siedzę, więc tutaj nie chcę jednoznacznie mówić, jak to wygląda. I też nie sądzę, żeby opinia publiczna, czy żeby wewnątrz, w publicznie dostępnych źródłach moglibyśmy znaleźć dokładne informacje na ten temat. To raczej... jest tylko jedna ostatnio. O tym, że w Holandii powstały nieautoryzowane komisariaty chińskiej policji do kontroli własnych obywateli za granicą. Tak, taki prosty przykład z Holandii. Możemy się zastanawiać, czy na przykład w Warszawie są takie, czy ich nie ma. Natomiast rzeczywiście dyplomacja chińska w ciągu ostatnich kilkunastu lat, tak na dobrą sprawę, stała się coraz bardziej asertywna. Za rządów Xi Jinpinga, zwłaszcza w jego drugiej kadencji, stała się też bardzo brutalna, jeżeli chodzi o dyskurs, który uprawia. Chińscy dyplomaci już nie, że tak powiem, brzydko nie taskają się ze swoimi zachodnimi kolegami, tylko wprost nazywają ich najgorszymi zbrodniarzami, potrafią na przykład za każdym razem, jak się skrytykuje Chiny, przywołać wojnę w Afganistanie i jakiś tam element tej wojny, zbrojnie popełnioną przez zachodnich żołnierzy, bo przecież takie też się zdarzały przypadki. Także i to jest nazywane dyplomacją wilczych wojowników. Także starają się na każdym kroku nie tylko zabezpieczyć interesy Chin, ale przy okazji również niejako wywołać mini wojny dyplomatyczne na takim czysto retorycznym poziomie, który w dyplomacji zawsze był najważniejszy. Dyplomacja to jest sztuka rozmowy między przedstawicielami różnych państw, a tutaj Chińczycy nie są zainteresowani rozmową, tylko bardziej wyzwiskami i oskarżaniem strony czy to amerykańskiej, czy szerzej zachodniej. Także to jest jedna z tych zmian, które nastąpiły za rządów Xi Jinpinga i wydaje się, że jeszcze większy nacisk zostanie nałożony na tą stronę relacji międzynarodowych, zwłaszcza po tym, jak Wang Yi, który do pewnego stopnia, będąc ministrem spraw zagranicznych przez ostatnią dekadę, firmował tą politykę, a teraz awansował do biura politycznego. No i właśnie a propos mam tutaj przypisaną mu wypowiedź, tudzież informację z nim związaną, bo jest już jednym z siedmiu najważniejszych ludzi w Chinach, odpowiada od 10 lat za chiński resort dyplomacji, a w tej chwili tak naprawdę jest superintendentem dla chińskiej dyplomacji, bo minister spraw zagranicznych będzie jego podwładnym de facto. I ten człowiek powiedział tak, tu mam cytat mniej więcej. W czwartek rozmawiał on telefonicznie Wang Yi ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Wyraził poparcie dla osiągania przez Rosję jej strategicznych celów rozwojowych i
umacniania mocarstwowej pozycji. Jest to cytat z tłumaczenia chińskiego MSZ-u. I teraz, co my w tym samym czasie mamy? No, wojna na Ukrainie generuje duże zamieszanie, kręgi na wodzie rozchodzące się, jeżeli chodzi o strefę międzynarodową i politykę międzynarodową. Niejednoznaczne zachowanie Chin, które korzystają na maksa, kupując po dumpingowych prawie że cenach rosyjską ropę, rosyjski gaz, sprzedając gaz skroplony LNG kupiony ze Stanów, ponieważ nowe zakupy od Rosji powodują, że mają w tym momencie nadmiar tego, więc handlują tym. Amerykanie się trochę tym wkurzyli. Nie potępiają w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ani w innych działaniach Rosji. Wręcz to, co tutaj zacytowałem, pokazuje, że lekko im kibicują, bo dzięki temu osłabia się Stany Zjednoczone. Do tego wszystkiego jednak w tym tygodniu doszło do spektakularnego działania, że Chińczycy skontaktowali się, władze chińskie, z Białym Domem, bo trzeba dbać o pokój, trzeba współpracować, to tamto. Dla mnie to się też trochę wiąże z tym, jak bardzo się zdziwił świat zdecydowaną reakcją Stanów Zjednoczonych w postaci wsparcia dla Ukrainy, namawiania całego NATO i wielu innych krajów do wspierania Ukrainy broniącej się przed napaścią Rosji. I wymiar i format tegoż wsparcia jest niespodziewany dla wielu. Nikt się nie spodziewał, ja też nie spodziewałem, że Joe Biden potrafi być politykiem z tak mocnym kręgosłupem w tym zakresie. Mnie tutaj pozytywnie zaskoczył, oddaję mu honor w tym zakresie. No a ostatnie działanie, jak zrobili zero-jedynkowo, albo specjaliści amerykańscy z branży mikrochipów i tego wszystkiego, projektanci, wracają do Stanów, albo utracą obywatelstwo amerykańskie i doszło do absolutnego armagedonu wyjazdów tych specjalistów z Chin, co w tym momencie zatrzymało rozwój, to trzeba powiedzieć, zatrzymało rozwój chińskiej branży semiconductors and microchips. I w tym momencie nagle następuje, praktycznie w tych samych dniach, taki ukłon szefa dyplomacji w stronę Rosji i jednocześnie taka mocna akcja proamerykańska. W co bardziej wierzyć? Bo tu Chińczycy, ja zawsze uważałem, planują na dekady do przodu. W paru sprawach okazało się, że aż tak dobrzy nie byli. Widzę demografia chińska. Ariel Drabiński bardzo mocno to złapał, uchwycił i wykazał na przykładzie. Krzysiek Wojczal i profesor Lubina też potwierdzili te obserwacje, dołożyli w tym zakresie. Więc jak to może być? Jak rozumieć te działania polityki międzynarodowej Chin w chwili obecnej? Jak pan uważa? Może zacznę od tego, że ja akurat należę do frakcji, która nie widzi tego wielodekadowego planowania u chińskich władz, ale tu nie wchodźmy w ten temat, bo to jest długa dyskusja między obserwatorami. Jeżeli chodzi o te sprzeczne sygnały, które wysyłają Chiny, czyli z jednej strony wsparcie Rosji, a z drugiej strony jakaś tam wyciągnięta ręka do Waszyngtonu, to jest nic dziwnego. W sensie, że Chińczycy nie mieli do tej pory problemu i ewidentnie go nie mają, żeby wysyłać sprzeczne sygnały wobec świata zewnętrznego. To, co, na co ja bym zwrócił uwagę, to jest to, że o ile ten sygnał wysłany do Amerykanów, on się regularnie powtarza mniej więcej w podobnej formie, to rozmowa między Wang Yi a Ławrowem ma rzeczywiście pewien aspekt przełomowości. Do tej pory Chiny wspierały bardziej retorycznie Rosję, między innymi głośno twierdząc, że to z powodu agresji amerykańskiej i rozszerzenia NATO Rosjanie byli zmuszeni do tego, żeby przeprowadzić specjalną operację wojskową, bo powtarzają Chińczycy Ale jednocześnie nie chcą uznać, że Krym jest rosyjski. Jednocześnie nie chcą uznać, że Krym jest rosyjski, bo wchodzi w to kwestia Tajwanu i tego, kto może uznać, że Tajwan jest osobnym państwem, a jak wygląda w ogóle jego status. Także na takie rzeczy Chińczycy bardzo uważają. Natomiast retorycznie bardzo mocno wspierali Rosję też w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz tam, gdzie mogli gospodarczo. Wiadomo, nie wszędzie, bo strasznie boją się sankcji wtórnych. Jednak nie oszukujmy się, rynek europejski, rynek amerykański jest o wiele ważniejszy dla Chin niż rynek rosyjski. Natomiast ta rozmowa między Wang Yi, który teraz rzeczywiście
dołączył do tego grona 24 najważniejszych polityków partii. Jest członkiem biura politycznego, czyli ma o wiele większe znaczenie niż gdy był ministrem spraw zagranicznych. Jego rozmowa z Ławrowem była znacząca pod względem trzech sformułowań, które bym nakreślił. Pierwsze dotyczyło tego wsparcia dla rozwoju rosyjskiego. Drugie dotyczyło wsparcia dla mocarstwowej pozycji Rosji na świecie. To wcześniej nie występowało w retoryce chińskiej. I trzecie, czego pan nie przytoczył, a myślę, że to też jest warte wspomnienia w kontekście chińskim, to wsparcia dla silnej Rosji pod przewodnictwem Władimira Putina. Tak. Jest wymieniony w komunikacie. Wcześniej się to nie zdarzało. Teraz wprost zostało to powtórzone. I tutaj możemy omówić sobie krótko to, czy wspomnieć tylko o tym, że nie tylko dobre relacje są na poziomie państw Rosji i Chin, bardzo partnerskie, ale też Władimir Putin był przez ostatnią dekadę przedstawiony jako bliski partner Xi Jinpinga do takiego stopnia, że obchodzili razem urodziny, spotykali się prywatnie. To wszystko było podawane w chińskich mediach tylko w przypadku Władimira Putina. Z żadnym innym liderem światowym nie kształtowano takich relacji między Xi a chociażby Bidenem, czy wcześniej Trumpem, ani między Xi a premierem Shinzo Abe japońskim, czy jakimkolwiek innym liderem, tylko Władimir Putin miał taki dostęp. Na ile to jest rzeczywista przyjaźń, to my nie wiemy, ale tak to jest kreowane w mediach, żeby pokazać, że są bliskimi partnerami. Powiedziałbym, że może nie przyjaźń, ale wspólnota interesów na pewno. To na pewno. I jakby na to nie spojrzeć, przy słabnącej pozycji Putina przez to, jak sobie radzi jego armia w wojnie, którą sam wywołał, tego typu wsparcie zdecydowanie służy przywróceniu znaczenia osoby Putina w świecie. Tak, na pewno podbudowuje po prostu jego prestiż. Mocno, mocno załamany. Zaszczepnięty, tak. No i czyli krótko mówiąc, to była dyplomacja bardzo, ale to bardzo kierowana w tej sytuacji. Tak, bardzo kierowana. Najbardziej prorosyjski sygnał od strony chińskiej od początku, od 24 lutego, czyli od początku tej drugiej fazy wojny w Ukrainie. Czyli niestety wynika z tego, że można się liczyć z ewentualnością taką, że chińskie firmy będą wspierały w zakresie realizacji potrzeb rosyjskiego przemysłu tenże przemysł. Myślę, że nie można tego wykluczyć. To a przynajmniej nikt nie będzie temu przeszkadzał. Tak, na pewno nikt temu nie będzie przeszkadzał. To jest kwestia, jak bardzo będą do tego władze Pekinu zachęcały. Myślę, że z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej. A weźmy jeszcze pod uwagę to, że te tak zwane republiki środkowoazjatyckie, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan i tak dalej, one zaczęły pokazywać trochę przysłowiowe rogi Moskwie w pewnych kwestiach i wszyscy łączą to z tym, że na przykład taki Kazachstan jest jednym z głównych dostawców surowców energetycznych dla Chin. Nie Rosja, tylko Kazachstan. Więc te powiązania gospodarcze, a jak to oznacza również powiązania polityczne, są coraz silniejsze i te kraje środkowoazjatyckie, mając dzięki współpracy z Chinami ich silne wsparcie, bo to jest czysty, partykularny chiński interes, są coraz bardziej harde w relacjach z Moskwą i Moskwa musi to przełknąć i najwidoczniej położyła uszy po sobie w tym zakresie, skoro uzyskała takie bardzo ważne dyplomatyczne wsparcie od Chin, bo inaczej tego nie widzę. Musieli się tutaj dogadać. Myślę, że tak. Do pewnego stopnia się dogadali, przy czym nie bardzo znam się na polityce państw Azji Centralnej, ale tutaj może na uwagę dam. Te państwa muszą uważać, żeby się nie przeliczyły, jeżeli chodzi o wsparcie ze strony Chin, w kontrze, czy takie wsparcie, które by gwarantowało niezależność od Rosji. Chińczycy pokazali nieraz, że są w stanie poświęcić jakiegoś partnera dla współpracy z ważniejszym partnerem i to trochę jest taki kazus na Ukrainie. Pamiętajmy, że relacje między Ukrainą a Chinami były, no nie powiem, że świetne, ale bardzo dobre. Pierwszy lotniskowiec chiński to jest konstrukcja zakupiona w Ukrainie i dokończona w Chinach. Porozumienie nuklearne
między Ukrainą a Chinami funkcjonuje i nawet zakłada to, że Chiny objęły Ukrainę swoim parasolem atomowym, przynajmniej w teorii. Także te relacje były całkiem niezłe, a mimo to Chińczycy nie widzą problemu w tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Wręcz uważają, że była do tego zmuszona i dobrze postąpiła. A ja bym do tego dołożył jeszcze jedną rzecz. Na ile mi wiadomo, to chińskie fundusze są największymi, co najmniej dzierżawcami, bo chyba chodzi o 3 miliony hektarów ziemi na Ukrainie, które były w uprawie po to, by zaspokajać chińskie potrzeby w zakresie produktów, płodów rolnych. Nie wiem, które to są ziemie, jak to się ma względem obecnej mapy konfliktu, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby część z tych ziem właśnie troszeczkę była zmielona nie pługiem, tylko artylerią. No ale cóż, jakoś się w tej sprawie dogadają, a jednocześnie Chiny nie żądają żadnych odszkodowań na tą chwilę od Ukrainy w tym zakresie, że nie mogą z tych areałów korzystać. Naprawdę wielowątkowa jest polityka, dyplomacja chińska w ostatnim czasie. Zdecydowanie wielowątkowa. No dobrze, to jeżeli mamy tak, wsparcie Rosji i jednocześnie próby dogadywania się z USA, a przypomnę, wręcz mówi się wprost i wszędzie o zalewie chińskich szpiegów w domenie przemysłowej, jacy od dziesiątek lat działali w Stanach Zjednoczonych i wiele nowych wzorów broni opracowywanych w Chinach ma bardzo wiele wspólnych elementów z tym, co powstało na przysłowiowych deskach kreślarskich, teraz na ekranach w AutoCADach i innych CADach amerykańskich biur projektowych i firm. I jest to permanentny taniec na linię obydwu stron w tym zakresie, bo i muszą ze sobą jakoś współżyć, współgrać i jednocześnie tego nie chciałyby robić, a otoczenie i tak pewnych rzeczy od nich wymaga. Nie do pozazdroszczenia, skomplikowany jest ten chocholi taniec. No a teraz wpływ tego wszystkiego, co się wydarzyło świeżo w Chinach, tej konsolidacji władzy na świat, w tym na taki kraj jak Polska. Jak to może wyglądać, te inicjatywy transgraniczne chińskie, które były dziełem chińskiej partii, nie do końca się one może sprawdzały, teraz mają więcej problemów ze względu na wojnę na Ukrainie, ale to jest narzędzie kształtowania chińskiej polityki, czyli przedłużenie działania chińskiej partii. Jak to może ten 20. zjazd wpłynąć na Polskę, na nas? Na samą Polskę być może takich czysto bezpośrednich wpływów ja tutaj za dużych nie widzę. Natomiast pośrednio na Polskę jako na element większej układanki, czyli państw zachodnich świata demokratycznego, już będzie miało duży wpływ. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli ta polityka Chin się utwardzi, a na to się zapowiada, no to wchodzimy w erę jeszcze bardziej dynamicznego konfliktu. Może nie militarnego, bo ja wiem, że o tym wszyscy lubią słuchać, ja tutaj jestem sceptyczny, ale na pewno konfliktu gospodarczego, konfliktu o technologię, konfliktu też ideologicznego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską oraz państwami podobnie myślącymi, a samymi Chinami. Także jeżeli ktoś liczył, że następna dekada będzie trochę spokojniejsza niż poprzednia, to myślę, że no, niestety musi się pożegnać z tym przekonaniem. No tu się zgodzę. Duzi chłopcy, duża piaskownica, wiele interesów. To prawda. No dzięki temu, że jesteśmy w dwóch znaczących, większych zbiorowościach, czyli Unia Europejska oraz NATO, jesteśmy no, trochę mocniejsi w tym całym skomplikowanym systemie powiązań, ale też ostatnie lata, sam dotykałem blisko tych spraw, jeżdżąc do Chin w składach delegacji, które próbowały nawiązać lepsze relacje gospodarcze z Chinami, powoduje, że no, sięgają do nas te w pozytywnym tego słowa znaczeniu ekonomiczne macki Chin bardzo mocno. Inicjatywa pasa i szlaku, czyli ten nowy jedwabny szlak, teraz troszeczkę go muszą chyba przemodelować, żeby poszedł bardziej południem, omijając strefę walk na Ukrainie. To wszystko ma znaczenie i to wszystko ciągle się dzieje. Te inicjatywy, z tego co orientuję się, w żadnym wypadku nie zostały przez Chiny wyhamowane, prawda? Nie. Inicjatywa pasa i szlaku, zapoczątkowana już prawie dekadę temu, nadal funkcjonuje. Nadal chińskie firmy gdziekolwiek na świecie inwestują czy prowadzą handel
to starają się przedstawić to jako element realizacji inicjatywy Pasa i Szlaku. Natomiast do pewnego stopnia też władze Chin zauważają, że nie wszystko się udało w tym zakresie. Sama inicjatywa ma bardzo złą opinię wśród wielu państw, głównie rozwiniętych, ale do pewnego stopnia też rozwijających się, gdzie nie zawsze projekty wychodziły albo były przeskalowane, przeszacowane, zbyt drogie po prostu. I trochę tą narrację zmieniając, promując inny koncept w ostatnich kilkunastu miesiącach, koncept globalnej inicjatywy rozwoju oraz równolegle globalnej inicjatywy bezpieczeństwa. Także też w Chinach widzą, że no ten ich wyjście na świat takie bardzo nagłe, bo właściwie w ciągu mniej więcej dekady inwestycje zagraniczne Chin wzrosły z poziomu kilkunastu miliardów do ponad 160 miliardów dolarów rocznie inwestycji zewnętrznych. W ostatnich latach zaczęły spadać, ale nadal utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, że taki nagły przypływ chińskich inwestycji, a za tym idących chińskich wpływów, chińskiej kultury robienia biznesu, która też jest specyficzna i z którą się w Polsce zderzyliśmy w trakcie budowy autostrady przez firmę Kobek chińską. Miałem okazję poznać tą firmę, nawet mam jakieś zdjęcie z kaskiem budowlanym Kobeku gdzieś, więc zdążyłem to poznać. No i bądźmy szczerzy, oni spotkali się z bardzo twardym ostracyzmem polskich uczestników tego rynku budownictwa i tam w tym, jakby to powiedzieć, w przykładzie tego niepowodzenia nie było żadnego przypadku. Mhm. Wszyscy, całe otoczenie biznesu pomogło w tym, żeby oni się wywrócili. Mhm. I teraz musimy sobie wyobrazić, że takich kobeków są dziesiątki, jeżeli nie setki na świecie. Prawdopodobnie w każdym państwie, gdzie Chińczycy inwestowali, to znajdziemy przykład takiego kobeku, firmy, która budowała czy to drogi, czy to koleje, czy to porty, cokolwiek, kiedy lokalne firmy chciały po prostu ją wyciąć z rynku, a rodziło to ostatecznie to, że opinia publiczna się zniechęcała wobec chińskich inwestycji, bo tak to chyba trochę wyglądało po sprawie Kobeku, że polska opinia publiczna straciła nadzieję na to, że inwestycje mogą, chińskie inwestycje mogą pomóc w rozwoju Polski. No ja o detalach tego wszystkiego wiem zbyt mało, ale no polska branża, albo raczej działające na polskim rynku tego typu usług budowlanych firmy, niekoniecznie polskie, bo zdominowany jest ten rynek przez firmy z kapitałem zagranicznym, trzeba o tym pamiętać, powodowało, że oni naprawdę bali się tego, że ktoś, kto wejdzie i zrobi raz z sukcesem, a ma dostęp do bardzo dużych środków finansowych, momentalnie wygryzie ich z polskiego rynku. Naprawdę takie były obawy i dlatego całe środowisko zrobiło wszystko, żeby się to Kobekowi nie udało. Tak to widzę. Czy się temu dziwię? Nie do końca, bo to obcy zewnętrzny gracz. Czy jednak mogłoby to być z dobrym skutkiem dla polskiego rynku? Myślę, że były takie szanse, ponieważ ci wielcy z zagranicy transferują wszystkie swoje zyski, to jest raz. Opierają się na polskich podwykonawcach, których traktują tak, jak traktują. Są dla nich poniekąd rezerwuarem kosztów, bo potrafią przerzucić te koszty, rozłożyć je w czasie, dorzucić jeszcze jakieś tam gwarancje, które potrącają z każdej faktury, rządzą rynkiem, a polskie firmy przez to mają szklany sufit, jeśli chodzi o poziom własnego rozwoju. No ale czy na pewno to wejście kogoś, kto ma dostęp do takich kapitałów, takich środków, nie byłoby jeszcze większym pognębieniem polskich firm na tym rynku? Tu jest wiele pytań, które można by sobie zadać i wiele zmiennych, ale wiem jedno. Chińczycy bardzo odebrali kwestię Kobeku jako poważny policzek dla siebie i ci, z którymi rozmawiałem, mówimy o ludziach pracujących w Polsce, chociażby w oddziale Bank of China, właśnie zmienił się też szef tegoż banku. Zobaczymy, czy to przyniesie jakieś konsekwencje tego wszystkiego działania na polskim rynku. Plus ludzie, których bądźmy szczerzy, kupili do pewnych działań lobbyingowych w Polsce, jednego z takich ludzi, niestety muszę powiedzieć, niestety znam i nie jest to znajomość, którą bym sobie cenił, wręcz przeciwnie, to wielu kombinatorów się do nich przykleiło i wpłynęło to na zły obraz sytuacji i partia
W tej chwili całkiem możliwe, że zrobi lekkie przeczyszczenie tego wszystkiego, bo między innymi te inwestycyjne wejścia w wielu sytuacjach służyły tylko jednemu. Wyciągnięciu lewej kasy z Chin. Która w odpowiedni sposób miała potem trafić do tych, którzy na to wszystko pozwolili. I położenie, że tak powiem, przysłowiowe głowy przez ministra odpowiedzialnego za walkę z korupcją, za korupcję właśnie w ostatnim czasie, też było nie bez powodu. Jako element, powiedziałbym, mocnego ściągnięcia uzdy przez przewodniczącego Xi w partii i myślę, że bardzo mocno ruszyły w tej chwili konie po betonie w kwestiach sprawdzania i weryfikacji wielu rzeczy. Ma na to jeszcze kolejne 5 lat, a prawdopodobnie może dojść do wydłużenia tego jeszcze jedną kadencję, no bo kto mu zabroni. Tak, dokładnie. Więc jest bardzo, bardzo ciekawie. Ale reasumując, panie Adrianie, bezpośredni wpływ na Polskę nie za duży. Pośredni jak najbardziej, a trzeba przypomnieć, że między innymi chińska korporacja chce być istotnym graczem w polskich portach, bo chodzi o nową część portu w Gdyni, którą są jak najbardziej zainteresowani, żeby na kilkadziesiąt lat bodajże przejąć zarządzanie tymże wszystkim, a no między portami chińskimi a portami polskimi kursują wielkie kontenerowce. Wiemy o tym, no to są bardzo poważne sprawy. Podobna sytuacja w tej chwili w Hamburgu, gdzie wbrew opinii wszystkich świętych niemieckich służb kanclerz Scholz przeforsował sprzedaż 25% udziałów jednego z terminali hamburskiego portu na rzecz Chińczyków. Czy to nas obchodzi? Tak, bo terminal kontenerowy w Hamburgu, o czym nie każdy wie, jest w posiadaniu w chwili obecnej polskiego kapitału, czyli de facto wejdzie im konkurencja. A nie bez powodu się mówi, że Hamburg to największy polski port. Łatwiej się tam załatwia wiele rzeczy niż w Polsce, gdzie urzędy celne, agencje celne obsługujące to wszystko i tak dalej, mocno uprzykrzają życie polskim importerom. No to trzeba sprawy nazywać po imieniu. Więc te rzeczy jednak nas dotyczą w stopniu większym, niż byśmy się mogli spodziewać. Nawet te telefony, które mamy produkowane w zdecydowanej większości gdzieś właśnie w tamtych regionach Azji, tudzież bezpośrednio w Chinach, dotykają nas każdego dnia. Mamy je w użyciu. Nie da się w tym momencie żyć, pomijając Chiny, a myśląc o Chinach również partię komunistyczną w życiu codziennym. I oni o tym wiedzą. I wykorzystują to bardzo dobrze, prawda? Tak jest, to prawda. Panie Adrianie, minęła nam prawie godzina, uważam, bardzo ciekawej rozmowy. Jeżeli będzie jakiś ciekawy feedback od moich widzów, to już sobie zastrzegam, że skontaktuję się ponownie. Może będzie jakiś bardziej wąsko sformatowany temat, który moglibyśmy poruszyć, ale bardzo dziękuję za informację. Zdecydowanie zarówno no, z pamięci pan operuje nazwiskami ludzi, którzy dla nas jeszcze się nie przebili do tego mainstreamu informacyjnego, ale warto chyba zacząć zwracać na te nazwiska uwagę. Powiedział nam pan mniej więcej, jak to wszystko wygląda w szefostwie, w kierownictwie chińskiej polityki, czyli państwa chińskiego. O tej genezie, ja też pamiętam taką grę kiedyś, II wojna światowa, Europa Universalis, nie jest to w żadnym wypadku żadna reklama. I tam przeglądając właśnie mapy odległe od polskiej mapy, znalazłem takie dwie prowincje w górach, całkowicie na szaro jako teren górski, gdzie z jednej strony przylegało to do terenów zajętych przez Japonię, z drugiej strony do terenów kontrolowanych przez Chiang Kai-sheka. I oni w tych dwóch górskich prowincjach dali radę przeżyć, przetrwać, a następnie stamtąd wyszli i zdobyli władzę w tak ogromnym kraju, jakim są Chiny. I rzeczywiście partia stworzyła ten wymiar państwa i państwowości chińskiej, z jakim mamy teraz do czynienia. Pod tym względem respekt. Nie da się tak jest. Inaczej. Tak jest. No, historia partii jest fascynująca. Trochę szkoda, że w tym kierunku idzie, w którym rzeczywiście idzie. No cóż, nie na wszystko mamy wpływ, ale przynajmniej możemy wybierać to, o czym chcemy rozmawiać. I z tego prawa możemy korzystać. Panie Adrianie, dziękuję panu bardzo. Zdążyłem jeszcze się dowiedzieć, że jest pan na ukończeniu swojego procesu doktoryzacyjnego, tak? Więc proszę nie dziękować, ale życzę sukcesów i
Mam nadzieję, że polska nauka wzbogaci się o kolejnego doktora, który wie, o czym mówi i wie, o czym pisze, i będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym możliwym vlogu, jeżeli reakcja widzów będzie pozytywna. Jestem tego raczej pewien, więc już zapowiadam, że będę się odzywał. Pozdrawiamy też profesora Lubinę tutaj, który jest daleko, ale myślę, że obejrzy materiał. I szanowni państwo, jeśli się podobało, zapraszam do lajkowania, udostępniania, komentowania, do subskrybowania mojego kanału, abym mógł zapraszać tak sympatycznych gości jak pan Adrian. Panu Adrianowi raz jeszcze dziękuję i życzę, proszę nie dziękować, powodzenia w ukończeniu przewodu doktorskiego. Zachęcam też do tego, żebyście, moi drodzy widzowie, dawali radę z reklamami i do wsparcia mojego kanału zarówno przez YouTube, jak i przez Patronite. Raz jeszcze żegnam i przypominam, pan magister Adrian Brona, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalności polityka chińska. Kłaniamy się. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia. Szanowni państwo, po raz pierwszy zwracam się bezpośrednio z pewnym apelem. Chodzi o pomoc dla osoby, którą znam, cenię. Chodzi o mojego kolegę Macieja Kieresa, który niestety bardzo poważnie zachorował. Wojna wojną, ale czasami nie wolno zapominać też o tych, których znamy tu i teraz. Maciej Kieres jest bardzo chory. Zdiagnozowano u niego MND, czyli chorobę neuronu ruchowego objawiającą się niedowładem kończyn dolnych i górnych oraz postępującym zanikiem mięśni szkieletowych. Aby jak najbardziej spowolnić rozwój choroby i złagodzić jej skutki, Maciek potrzebuje niestandardowego leczenia oraz intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji, która pomoże mu poruszać się o własnych siłach. Koszt terapii i rehabilitacji ma wynieść około 100 tysięcy złotych. Proszę więc o pomoc dla rodziny Maćka. W zebraniu tej kwoty liczy się każda złotówka. Poniżej jest link do zrzutki, gdzie zebrano już 36 tysięcy. Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy już są donatorami, a to ponad 300 osób. Namawiam wszystkich, jeśli tylko mogą i potrafią odnieść się do takiej prośby względem człowieka, którego nie znają, to proszę, pomóżcie, jeśli możecie, bo nie samą wojną żyje człowiek, a jak sami zobaczycie na zdjęciu ze zrzutki, dla tego człowieka utrata kontroli nad rękami i nogami to coś więcej niż zwykła utrata, bo muzykiem też on jest. I szanowni państwo, jeśli mogę prosić o wsparcie, to proszę, odsyłam wszystko i wszystkich do tej zrzutki. Mam nadzieję, że pomożemy koledze Maciejowi w tym, aby mógł bronić się przed rozwojem tej choroby. Dziękuję bardzo. Już teraz w imieniu Maćka i jego rodziny. Cześć.